Dzień dobry, po małych problemach technicznych już jesteśmy z wami, czyli jak co wtorek ligowe podsumowanie pierwszej ligi ze mną, trenerzy Kamil Socha, dzień dobry. Witam serdecznie. Łukasz Bereta, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę się działo w tej kolejce, ja tu mówiłem przed wizją, że tak średnio, tutaj trenerzy są trochę innego zdania. No, a jeszcze na początek oczywiście pozdrowię klub nieoczywisty, nie wiem panowie, może macie jakieś, może nie. Ja przygotowałem na dzisiaj pozdrowienia serdeczne dla Podkarpacia znowu, ale tym razem izolator Boguchwała, także o, pozdrowienia lecą tam. To solidny klub, pamiętam, w trzeciej lidze jeszcze grali. Tak. Okej. Okay. Jakie swoje? Też mam pozdrowienia. Okej, trener się podłącza. Łukasz, masz jakiś klub przygotowany na dzisiaj? No dzisiaj to ja tutaj Gwarę Gornotowice. Okay. Pozdrawiam. Dobrze. Słuchajcie, ta kolejka, 24 bramki, jedna samobójcza, 46 żółtych kartek, jedna czerwona. To nawet wiemy, że w meczu Stali Rzeszów. No i średnia widzów 3832 osoby. Także tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o statystykę, zobaczmy sobie mecze i wyniki na początek. Zaraz będziemy o tym rozmawiać właśnie w tej chronologii. Sandecja przegrywa 0-1 ze Stalą, Arka przegrywa 3-4 w zwariowanym meczu z Chrobrym Głogów, Wisła w wielkim meczu byłych mistrzów Polski 1-1 z Ruchem Chorzów, GKS Katowice z drugim GKS-em, tym z Tych 1-1, Termalika 2-2 z Górnikiem Łęczna, Resowia 2-1 wreszcie wygrywa z Puszczą Niepołomice, pod Beskidzie 1-1 z ŁKS-em, Zagłębie Sosnowiec 1-1 z Chojniczanką i Odra 1-0 ze Skrą Częstochowa. No to co panowie, zaczynamy nasze omawianie, jeszcze łyk wody tutaj Łukasza. Czy tam nie wody, nie wiem. I lecimy. Nie wnikajmy. Nie wnikajmy. Ja też zawsze mam tutaj kubeczek jeszcze drugoligowca ze sobą. Pozdrawiamy oczywiście patronów. Sporo osób wczoraj wsparło nas na YouTubie i na Patronite. Jedna największa subskrypcja wleciała. Ja jeszcze zerknę na czat. Kogo witam, kogo goszczę. Ponad 50 osób. Oczywiście zostawcie łapki w górę, bo to się bardzo tutaj liczy na YouTubie. I patrzę na was, Jakub Białek, Sławek Sadkowski, Grzegorz Byk, Rafał Kasperczyk, Kynio, Jacek Tomzimski, Niebieskie Siemce. No i zapraszam bardzo was do aktywnego uczestnictwa w czacie, a my lecimy z pierwszym meczem. Sandecja przegrywa ze Stalą Rzeszów 0-1. Panowie, oddaję głos. No tutaj to jest typowy przykład na to, że nie zawsze nowa miotła wprowadza nowe porządki i niestety jakoś ta Sandecja nie może się przełamać. Cóż, mecz, tak jak można było przewidywać, pod dyktando Stali, ale Sandecja miała swoje sytuacje, bardzo groźnie kontrowała. Miała też no, najlepszą sytuację do strzelenia bramki, bo miała rzut karny już w drugiej minucie, którego nie wykorzystała. Świetnie obroniony przez bramkarza Stali Rzeszów, ale też trzeba przyznać, że ja, znaczy, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem zwolennikiem tego stwierdzenia, że nie ma obronionych rzutów karnych, są po prostu źle strzelone, bo jednak zdecydowanie, jeśli chodzi o ten stały fragment gry, to tutaj no, dużo większe szanse są na strzelenie niż na obronienie. Także bura dla strzelca na pewno. Ale chyba nie umniejszamy Pęksie, bo to już drugi karny, który obronił, a potem jeszcze sytuacja sam na sam obroniona po raz kolejny. Tak, zdecydowanie tak, jak najbardziej tutaj, jeśli chodzi o bramkarza, to jak najbardziej, to zgadzam się w 100%, wielkie pochwały, natomiast no, tak jak mówię, no, to ten rzut karny nie był na pewno takim strzałem, który powinien być, bo był jednak dosyć łatwy na takiej wysokości, na której bramkarz ma najłatwiej do obrony. Zresztą od razu go wyczuł i ciężko. Natomiast no, Sandecja, wracając do samego meczu, no, Sandecja próbowała przede wszystkim gry z kontrataku. Stal Rzeszów grała swoje, czyli cały czas falowe ataki na przeciwnika. Myśliwiec Ball, my to nazywamy. Tak. No myślę, że jeszcze chwilę poczekajmy, zanim zaczniemy tak nazywać. No przynajmniej w drugiej lidze tak to było, taka dominacja totalna przynajmniej. Ale nie, no, nie ukrywam, że coraz bardziej gdzieś tam podoba mi się
bo poprawia się trochę ta obrona, znaczy gra w obronie Stali, a tu zawsze miałem największe zastrzeżenia do tego. Dochodzi do tego dobra gra w ofensywie i Stal jest coraz wyżej w tabeli. No, zobaczymy, jak to dalej będzie, kiedy przyjdzie im grać z tymi najpoważniejszymi kandydatami do pierwszej czwórki, szóstki. Łukasz? Ja chciałbym się odnieść również do zwolnienia trenera. No, myślę, że to był taki pierwszy kryzys trenera Dudka i nie pozwolono mu tak naprawdę z niego wyjść. Od razu była zmiana, jak widać, nie pomogła. Kolejna porażka. Ten mecz na pewno mógł się inaczej ułożyć. Ręka, rzut karny, Pęksa broni na samym początku. 20 minuta, wróbel sam na sam, kolejny raz broni Pęksa. Ale spalony tak naprawdę... był chyba, tak czy nie w końcu, bo tak tam... Tam jak przynajmniej było widać. Tam sędzia pokazał spalonego. W końcu tak, bo to było przeciągnięte chyba dokładnie. Dwa razy, coś takiego. No, dziwne. Chyba ramka spalonek. Na pewno byłoby sprawdzane i wtedy myślę, że na pewno byłoby to gwizdnięte. Aczkolwiek te sytuacje na początku Sandecji były. Zresztą myślę, że tutaj ze wszystkim zgodzę się z trenerem. No i tutaj nadmieniłbym świetna akcja Michalika, tak, która decydowała o tym, że Stal wygrał. Ten zawodnik jest w bardzo dobrej formie, już można powiedzieć w drugiej lidze się wyróżnia, myślę, że w pierwszej również się wyróżnia, bardzo kreatywny, nie boi się grać i brać na siebie piłki i tak naprawdę jego bramka zdecydowała o zwycięstwie o 3 punktach. Był rykoszet? A też fajnie, chyba mógł być, ale myślę, że tu można, tutaj... Aha, myślę, że można tutaj bardzo gdzieś tam chwalić zawodnika za to, że zszedł do środka, złamał na lewą nogę i takim kąśliwym strzałem, można powiedzieć, pokonał bramkarza Sandecji. Tych sytuacji później Stal na pewno miała więcej, w drugiej połowie szczególnie, bo tak jak trener gdzieś tam powiedział, dominowała i grała tą swoją grę, aczkolwiek ten początek, jakby Sandecja wykorzystała ten rzut karny, to mogłoby być różnie. No i znowu Stal w dziesiątkę, to już mają chyba przećwiczone z tamtego sezonu, znowu góra. Ale co tutaj jeszcze dorzucę swoje 3 grosze. 17 minuta, jedna z ładniejszych akcji, jakie w ogóle oglądałem w tym sezonie w pierwszej, w drugiej lidze, czyli Poczobut, Olejarka, Prokić, gdzieś dostał piłkę tak trochę za siebie, ale jeszcze piętką zgrał idealnie do Małeckiego i Małecki strzela, ale obrońca wybija piłkę tam zmierzającą do światła bramki. Gdyby to wpadło, myślę, że super akcja na kompilację. Naprawdę wielki szacun za tego typu grę. Też warunki były bardzo trudne, trzeba tutaj nadmienić, że mocno ten deszcz padał. Widziałem krótki wycinek przemowy trenera z szatni, który tam chwalił zawodników w mocnych słowach za to, że zostawili serducho na boisku i że wygrali, wyszarpali ten mecz, bo to nie był w sumie tak łatwy mecz, jak się wydaje, no bo ten karny i tak dalej, ale co ciekawe, strzały celne 1-7, także tutaj naprawdę Stal przyjechała jak po swoje, zrobiła swoje, grała swoje, że tak powiem, czerwona kartka też trochę po swojemu, po staremu, a wracając jeszcze do Michalika, 9 meczów niecałych rozegranych, bo tam chyba 50% tylko, 3 gole, 4 asysty, także tutaj naprawdę super statystyka jak na powrót do formy po kontuzji. Także tutaj pozdrawiamy oczywiście Micha 69. Pozdro byczku wariacie, otrzymaj się i oby tak dalej. No i co? I powoli będziemy zmierzać do kolejnego meczu. Tylko, że jeszcze trzeba pozdrowić tutaj kluby, które wypisujecie. Urania Ruda Śląska, pozdrawiamy. Rafał Kasperczyk. Polonia Łaziska, pozdrawiamy. Stal Rzeszów, to wiadomo. Grunwald Budziwój. Też fajna nazwa. Także pozdrawiamy te wszystkie kluby, zawsze to jest sympatyczne. Ja lubię takie wyszukiwać ciekawe nazwy. Panowie, Arka Gdynia, Chrobry, Głogów, co tu się działo? Niesamowite. Aż mnie zatkało. Ja muszę przyznać, że coś nieprawdopodobnego, żeby zespół tej klasy jak Arka stracił 3 bramki w ostatnich 15 minutach, prowadząc wcześniej 3-1. To jest coś nieprawdopodobnego. Wszystkie 3 bramki padły z lewej strony Arki, te decydujące. No i można by się bardzo mocno przyczepiać do zachowania przede wszystkim defensywy Arki. Nie można pozwalać na swobodne wchodzenie w pole karne
przeciwnikowi w takich sytuacjach, a już ta bramka na 3-3 bodajże, tak, na bramka na 3-3, gdzie po jednym zwodzie zawodnik w narożniku piątki praktycznie jest sam, nikt go nie atakuje, on swobodnie oddaje strzał. Ta ładna bramka Stebleckiego, tak? Tak. To jest coś niemożliwego. Nie można się. Zespół, który chce awansować do ekstraklasy, nie może się w ten sposób zachowywać. No zresztą ta bramka na 3-4, gdzie to zagranie wzdłuż linii i pozwolenie na wyprzedzenie się na bliższy słupek, no to też chwały nie przynosi obrońcom i muszą sobie posypać głowę popiołem, bo o ile we wcześniejszych meczach grali naprawdę całkiem fajnie, no to niestety, ale za ten mecz należy im się porządna bura. Jak znam trenera Tarasiewicza, no to pewnie już ją dostali. Ja tu mogę jeszcze dopowiedzieć. Myślę, że tak jak wszyscy gdzieś tam oglądali te spotkanie, no to można powiedzieć Czuba, Kajdary, dominacja Arki. Tak naprawdę wszyscy myśleli, że nic tutaj się nie wydarzy, ale ja sobie tutaj rozpisałem, na pewno zmiana Stebleckiego zmieniła wszystko, no bo ten zawodnik strzelił dwie bramki i asystował przy trzeciej bramce Jóźwiaka, który wszedł również w 90 minucie, młodego, bo to można sobie zobaczyć, 2002 rocznik, więc ciekawy zawodnik. Tak jak tutaj trener wspomniał, wszystkie bramki były z lewej strony, aczkolwiek ja sobie tutaj zaznaczyłem, że tutaj Stebleck w każdej tej sytuacji wygrał pojedynek, tak, na skrzydle. On zawsze wygrał pojedynek, stworzył przewagę, świetna na pewno ta bramka druga. I myślę, że to zawodnik, który zrobił różnicę. Sobie tutaj też wypisałem, że Chrobry lepiej punktuje na wyjazdach, a ostatnie 5 meczy trenera Marka Gołąbiewskiego to 4 zwycięstwa i 1 remis. Także on się założył z żoną, że się nie goli, tak, więc tutaj trzeba się zakładać. Zawodnikami. No to ten zespół na pewno po słabym początku teraz notuje duży progres, no i myślę, że psychicznie na pewno po takim meczu na wyjeździe na Arce, gdzie ten zespół naprawdę jest bardzo dobrze zbudowany, ma duże indywidualności, przegrywa 3-1 i wygrać 4-3 w 91 minucie i tu jeszcze duży wkład miał trener, bo te zmiany jednak bardzo dużo dały, to myślę, że ten zespół mentalnie na pewno jest zbudowany do samego końca rundy. Wojtek Lasota pisze, Stebleck szef, ja dopowiem Stebleck kozak. I też ten sam widz pisze, to jest kolejny mecz w pierwszej lidze, gdy drużyna po dwubramkowej stracie odrabia i wychodzi na prowadzenie. To pokazuje zmienność polskich lig. No myślę, że to jest po prostu zmienność piłki nożnej, nie tylko polskich lig. Co waszym zdaniem przyczyniło się do wyniku? No właśnie, takim trenerskim, takim chłodnym okiem z boku, jak teraz każdy może być mądry, wiadomo, i się tutaj wypowiadać, ale no mamy 3-1, przegrywamy 4-3. Tutaj trener Kamil mówił, że duża bura się należy zawodnikom. Co tam, nagle coś zgasło? O co to chodzi? Ja już powiedziałem, to ja mogę pierwszy powiedzieć tutaj. No, myślę, że Arka była pewna, tak, już tego zwycięstwa. Okay. Myślę, że już była pewna, bo cały czas dominowała i tak dalej, że nic się nie stanie. No i dwa, ta zmiana Stebleckiego, że wszedł zawodnik, który robił różnicę, nie bał się pojedynków w ofensywie. No i co najważniejsze, wygrywał te pojedynki. Widać było, że po jego wejściu ten Chrobry Głogów gra inaczej w ofensywie. No właśnie, potwierdzam dokładnie to samo i myślę, że po prostu Arka nie była przygotowana na wejście takiego zawodnika jak Stebleck. Nie spodziewała się, że on zrobi aż tak dużą różnicę w ofensywie. No i tam gdzieś, no, tak jak mówię, no, można by się przyczepiać do pewnych zachowań taktycznych, ale nie chcę tutaj o tym mówić, bo to jest od tego sztab trenerski w klubie i oni na pewno doskonale zdają sobie z tego sprawę i nie trzeba ich tutaj gdzieś tam pouczać, no po prostu tylko mówię, no na pewno nie mogą sobie w następnych meczach pozwolić na takie zachowania w defensywie i myślę, że na pewno nie pozwolą. A pracowaliście z Sebastianem może? Nie. Nie było okazji? Łukasz, nie? Ja grałem przeciwko niemu, ja graliśmy sparring, a on jeszcze grał w GKS-ie Tychy, no i wtedy też już był takim wyróżniającym się zawodnikiem, tak naprawdę spadał gdzieś tam z ekstraklasy i wcześniej jak był młody, no to wielu trenerów opowiadało się, że to jest talent i może troszkę
gdzieś tam przyhamował, ale w tej pierwszej lidze myślę, że to może być taka postać wiodąca. Super zmiana jego w tym meczu, to na pewno zostanie docenione przez nas. A teraz przechodzimy do meczu, który tutaj elektryzował wszystkich chyba przed tą kolejką. Wisła Kraków, Ruch Chorzów. Łukasz od razu się uśmiechnął, wiadomo o co chodzi. A my mamy gościa, Mateusz Prochwicz, właśnie do nas rozmowy z domu. No dobra, to czekamy na te rozmowy z domu. Czekamy na Mateusza, aż się pojawi. Jesteś z nami? Ja już mogę zacząć. Możesz. O, jesteś. Chyba, że już. Jesteś, tak? Słychać nas? Tak, jak najbardziej. Okej, myślałem, że masz Barcelonę za plecami, ale to Wisła chyba. Tak, ja jestem przygotowany. A, dobrze. Z szali turkowania się w dwóch sprawach, czyli na trybunach i w zimie. Okej, dobra. Łukasz chciał zaczynać, no to Łukasz zacznie, a potem Mateusz, ty się dorzucisz. Okay. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o świetnej atmosferze również na trybunach, tak? 22 tysiące, ponad 4 tysiące kibiców Ruchu na wyjeździe, no to myślę, że to jest ewenement i na skalę również ekstraklasy. Jeśli chodzi o mecz, to na pewno początek meczu zdecydowanie Wisła miała przewagę i gdzieś tam udokumentowała ją rzutem karnym. Żyro na pewno to zawodnik, który był bardzo aktywny, oddawał dużo strzałów, mógł nawet strzelić bramkę. I tutaj rzut karny na pewno Ecika i jakość jego wykonania. Myślę, że gdzieś tam podejmowania decyzji, bo to jest taki zawodnik, który nie boi się podejmować takich decyzji. Myślę, że był zaskoczony, że Biegański się nie rzucił, bo przy takim wyniku jest mało zawodników, którzy by to zrobili. I myślę, że a co byśmy powiedzieli? Chłopie, chłopie, nie? Czy nie? Mieliśmy taki mecz, jak prowadziłem Łukasza w Pucharze Polski regionalnym i Ecik nie mógł grać w meczu ligowym, pauzował za kartki, więc po prostu zagrał tam w tym meczu. Normalnie gdzieś tam byśmy go oszczędzali. Przegrywaliśmy już 2-0 i była 30 minuta. Przeciwnik gdzieś tam zrobił dwie kontry, strzelił dwie bramki i przy 2-0 Ecik również tak wykorzystał rzut karny, wtedy bramkarz, ale się rzucił w ciemno, bo nikt po prostu przy takim wyniku nie pomyślał, że napastnik, czy to tak tutaj Ecik, mógł tak zrobić. Biegański czekał do końca i mimo tego, że wybrał gdzieś tam swój lewy róg, złapał tą piłkę. Ja myślę, że jak Ruch wykorzystałby ten rzut karny, to mógłby te mecze wygrać, bo po bramce tak naprawdę pięknej Szczepana, to w końcówce Ruch miał więcej z gry, aczkolwiek myślę, że to był mecz przyjaźni, więc musiał skończyć się wynikiem remisowym. Ja myślę, że kibice Wisły się chyba jednak do końca nie zgadzają. No Mateusz, jak? Właśnie, mógł Ruch ten mecz wygrać, czy nie? No myślę, że druga połowa dużo lepsza w wykonaniu Ruchu, przynajmniej tam do tej 70 minuty, a później Wisła miała trochę tych swoich sytuacji, bo Chudzi, który wszedł na boisko, no, stworzył sytuację kolegom i Rodado nie wykorzystał, może nie setki, ale naprawdę dobrej sytuacji. No i nie zapominajmy też o tym, że Wisła miała poprzeczkę po szczale Michała Żyro w pierwszej połowie, więc tak, tutaj tak, też mogło być 2-0 i mogło być 2-0 i Ruch po tym karnym niewykorzystanym też nie się jakby podłamać. Jakby strzelał z lewej nogi, to byłaby bramka. O, no właśnie, ale na winą Macieja Sadloka, mówiąc tak trochę żartobliwie, no to Maciej Sadlok chyba chciał też trochę pomóc Wiśle, bo no i karny za te zrobił. lata, gdzie popełniał błąd na Reymonta, to teraz też popełnił na Reymonta, ale w końcu w dobrą stronę. No a co, tak go wspominacie, że dużo błędów robił? No na pewno gdzieś tam zapisał się w historii klubu. Raz, że dołożył cedziełkę do spadku, a dwa, że zawsze pytałem o Maćka Sadloka i innych kibiców, to mówili, że dla nich to jest taki odpowiednik, może nie byle jakości, ale takiego marazmu w Wiśle, tam od 2015-16 roku, gdzie no, zaczęło się dziać już coraz gorzej po prostu. Okej. Okay. No dobrze, a tutaj przed Wisłą jeszcze trener Kamil powiedział, że chyba gorąco w Wiśle teraz się zaczęło robić. Gdybyś mógł jeszcze spróbować przekręcić telefon na poziom, żeby cię złapało całego, da to zmianę, czy nie da żadnej? Okej, okay, nie dało żadnej zmiany. Dobra, no to wróć tak jak miałeś i się nic nie dzieje. Dobra. No, to jak to jest gorąco?
Rozumiem, że chodzi o trenera Wrzęczka, prawda? No na pewno nie jest kolorowo pod względem atmosfery i Michał Żero też powiedział po meczu, że dopóki nie zacznie Wisła wygrywać, no to ta atmosfera będzie gęsta i nie ma co się dziwić, bo w 4 ostatnich spotkaniach Wisła zdobyła 1 punkt na 12 możliwych i tak naprawdę tylko zwycięstwa mogą gdzieś tam pomóc Jerzemu Brzęczkowi wyjść z tego kryzysu i wyjść z twarzą z tego takiego niechcenia go przez kibiców w klubie. No ale z drugiej strony, kogo ma Wisła zatrudnić, jakby zwolniła Brzęczka teraz? Uważam, że może do końca Stanisława rundy... Szpyrkę z Motoru. No, żartuję oczywiście. Myślę, że jeżeli jakieś zmiany będą dokonane, to w przerwie między rundami, bo teraz chyba nie ma sensu zmieniać, po prostu zmieniać dla samej zmiany. A co jak nowy trener wygra 2 spotkania, a później się okaże, że jest ten sam problem, że Wisła nie potrafi wygrywać. No to co, zostanie Wisła z 2 trenerami na utrzymaniu, będzie musiał przyjść trzeci. Ja nie chcę osobiście jako kibic mieć czegoś takiego, że Wisła ma mieć znowu 3 czy 4 trenerów na utrzymaniu. Mhm. Okej, pytanie do was ogólnie, panowie. Czy Wisła ma jakiś swój styl? Wiecie, co chce grać trener Brzęczek? Widać to? Ja myślę, że przede wszystkim brakuje trochę po prostu szczęścia momentami, bo przecież naprawdę nawet w tym meczu z Ruchem pierwsza połowa to była naprawdę dobra w wykonaniu Wisły i te sytuacje, które przynajmniej jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji, no było sporo tych sytuacji i gdyby Wisła je wykorzystała, no to pewnie byśmy o tym nie mówili, że jest jakikolwiek kryzys i że się robi gorąco czy nie. No Wisła jest takim klubem, w którym jeśli nie będzie się wygrywać, to zawsze będzie gorąco i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. No, ma swoje tradycje, ma swoje przede wszystkim ambicje i sam fakt, że znajduje się aktualnie w pierwszej lidze, to już jest dla nich, myślę, że dla wielu kibiców no, coś, czego nie mogą przetrawić, a tutaj jeszcze gdzieś tam no, nie ma co już ukrywać po 4 meczach, no to kryzys jakiś tam delikatny. Pewnie dla kibiców duży, ja mogę powiedzieć, że delikatny, ale no też jest, nie ma co ukrywać, no jest taka to jest robota trenerska, że jeśli się nie wygrywa, no to szuka się winnych tutaj u nas, w samych trenerach i gdzieś tam to będzie. No. Co do stylu, nie chcę się wypowiadać, myślę, że swój ma, trener Brzęczek wiem, jest konkretnym człowiekiem, konkretnym trenerem, wie jak chce, żeby jego zespół grać, ma grać, natomiast czy do końca spełnia to te wszystkie nałożone, nakreślone schematy, założenia, no to już musi trener odpowiedzieć, bo ja nie siedzę w szatni i ciężko mi to powiedzieć. Okej, Mateusz, na zakończenie jeszcze atmosfera na trybunach, jak się wypowiesz? No atmosfera, znaczy ja nie jestem ogólnie, nie przepadam za meczami przyjaźni, bo gdzieś tam ten doping rozkłada się za bardzo pomiędzy jednych a drugich, ale może jeszcze o samej drużynie Wisły, jeżeli mogę kilka słów, to na pewno ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że Wisła ma problemy z przygotowaniem fizycznym. Drugie połowy Wisły leżą od kilku spotkań, na przykład patrząc na spotkanie z Chorobrym, no to wiadomo, tam Wisła gra w 10, prawda, ale beznadziejna druga połowa. Z Niepołomicami nawet Kasper Duda po meczu mówi, że być może zabrakło trochę umiejętności, ale zabrakło też siły. No i jak rozmawiam z innymi kibicami, czy dzisiaj jak nagrywałem rozmowę z Grzegorzem Wojtowiczem, to on też ma takie wrażenie, że coś jest nie tak z tym przygotowaniem fizycznym. Dzisiaj miała Wisła testy wydolnościowe. Zobaczymy, co one pokażą. Okej, jeśli ja tutaj mogę powiedzieć, bo takie zadanie miałem też na kursie UEFA Pro, więc miałem przygotować się przeciwko Wiśle Kraków na wyjeździe dokładnie do tego meczu. Ciekawe. Także oglądałem wszystkie mecze Wisły i rozmawiałem też z trenerami, którzy są ze mną na kursie i grali z Wisłą. Więc myślę, że ten styl jest zauważalny, bo Wisła gra bardzo dobrze ze skrzydłami. Większość trenerów to jakby
powtórzyła. Tworzą sobie przewagi, bardzo dobrze podłączają się obaj boczni obrońcy i to jest zauważalne. Na pewno Giro i Rodado, jeśli grają, to są zawodnicy, którzy bardzo dobrze utrzymują piłkę i też Wisła ich szuka, czy podaniem długim, czy po grze kombinacyjnej, to zawodnicy są naprawdę bardzo dużą indywidualnością. Czego brakuje Wiśle, to na pewno stabilizacji, bardzo dużo się zmienia zawodników na pozycji środku, na środku obrony. Teraz tam wypadł znowu zawodnik, bodajże skoczył, dokładnie, który bardzo mi się podobał, dobre wyprowadzenie i tak dalej, dobra lewa noga. Więc kilku zawodników tam naprawdę się zmienia. Gdzie minusy? Ja zauważyłem to na pewno stałe fragmenty gry, gdzie to też już było widoczne z Puszczą Niepołomice i gdzieś tam trenerzy próbowali wykorzystać to w swojej grze. I myślę, że to przygotowanie motoryczne nie jest do końca złe, bo aczkolwiek bardzo kilku zawodników takich kluczowych jest kontuzjowanych i później brakuje jakości z ławki. Też można powiedzieć, że to jest młoda drużyna i brakuje tego doświadczenia w kluczowych momentach. No i taka trzecia kluczowa rzecz to zawsze jest wynik, bo jak Stal Rzeszów oglądałem i strzeliła bramkę, no to później szła, można powiedzieć, na takiej fali. No a tu brakło, można powiedzieć, tego czegoś, jak zespół strzela bramkę, to mentalnie też jest w stanie zrobić dużo, dużo więcej niż jak przegrywa w tych końcowych minutach. Dogłębna analiza Łukasza Berety. Jeszcze tak ostatnie zdanie, że wszystkie spotkania, które Wisła przegrała, to ona w tych spotkaniach prowadziła. I to też jest, to też ktoś może mówić, że po prostu gdzieś tutaj w głowie, no nie, że Wisła zdobywa bramkę i zamiast dobić, no to się po prostu cofa. Okej, dziękujemy Mateusz za twoją obecność, za twoje tutaj 3 grosze dorzucone. Zawsze chętnie posłuchać głosu z Rejmonta. Zapraszamy ponownie oczywiście i do zobaczyska. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Panowie, jeszcze tutaj do was pytanie z czatu od Jacka Tomzińskiego. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Ruchu, już kończąc ten wątek. Jak trenerzy sądzą, czy Ruch, mając teraz dwie najsłabsze drużyny w terminarzu, wytrzyma ciśnienie i zadomowi się na dłużej w czołówce? Łukasz pierwszy. No ja myślę, że tak. Myślę, że Ruch to jest taka niedoceniana drużyna, która odpaliła, która gra tak naprawdę bardzo dobrze, która też ma swój styl. I przewagą Ruchu, myślę, jest to, że nikt nie oczekuje od nich takiego dobrego wyniku i wyniku na już. I to jest też przewagą, bo wiadomo, ta Wisła, jak przegra jakiś mecz, to od razu te ciśnienie jest bardzo duże. W Ruchu też, aczkolwiek no, nie ma takiego ciśnienia na teraz, a oni robią swoje, po cichu punktują. Myślę, że te trudne mecze, które teraz mieli, bardzo dobrze zapunktowali, utrzymali tą pozycję lidera, a teraz jak potwierdzą to, że są dobrze przygotowani, a trener Skroba cały czas też mówi, że ma jakościowych zawodników na ławce, to myślę, że są w stanie utrzymać tą pozycję do końca rundy. Trener Kamil, coś do tego, czy lecimy? No ja powiem szczerze, że czasem jest taka, znaczy nie czasem, a bardzo często, że te teoretycznie mecze, w których powinien sobie zespół poradzić bez problemu, sprawiają najwięcej tych problemów właśnie, ponieważ drużyna, która grała wcześniej z dobrymi zespołami, mocno się na takie mecze spręża psychicznie, mentalnie, podchodzi do nich zupełnie inaczej niż do meczów z zespołami, w których teoretycznie jest faworytem. Bierzmy pod uwagę, że Sandecja no, rozpaczliwie wręcz już potrzebuje punktów i gdzieś tam po tej zmianie trenera czas najwyższy, żeby gdzieś zapunktowała. Jedzie, gra w Chorzowie, wiadomo, że tutaj kibice poniosą Ruch, ale ta Sandecja też gdzieś musi zacząć w końcu punktować i trzeba sobie zdawać sprawę, że łatwo, myślę, nie będzie. A później jest Resowia, która w końcu wygrała i gdzieś tam też musi no, gra u siebie, więc gdzieś te punkty musi zacząć zdobywać. Też trzeba brać pod uwagę to, że Wisła grała otwarty futbol, próbowała wygrać ten mecz wyżej niż 1-0. Ruchowi łatwiej się, takiemu zespołowi jak Ruch, łatwiej się wtedy też gra z takim zespołem. A tutaj
No, raczej wątpię, żeby Sandecja czy Resovia podjęły aż tak bardzo otwartą grę, więc na pewno będzie dużo trudniej. Kończąc ten wątek, ja nie jestem trenerem, ale wydaje mi się, znaczy, no może nie takim jak panowie tutaj, no, tam trochę szkole ludzi, ale na siłowni, ale kończąc ten wątek, to wiem tylko tyle, że te mecze z niby słabszymi drużynami, najsłabszymi, często są najtrudniejsze i często się mówi, że punkty się zdobywa, znaczy mistrzostwo się zdobywa na meczach z tymi teoretycznie słabszymi, no to tak jest frazes, ale chyba coś w tym jest. No i przy okazji meczu Wisła Kraków, Ruch Chorzów, Maciek Szcześniewski, serdecznie pozdrawiamy, zrobił super vloga. Kto jeszcze nie widział, ponad 6 tysięcy ludzi widziało, więc nie bądźcie słabsi i też obejrzyjcie, jeżeli nie oglądaliście. Trenerzy oczywiście widzieli, super robota. No i warto oglądać nasze vlogi, także tutaj zaproszonko do obejrzenia. Rafał Kasperczyk klasycznie jak zwykle rzuca nam piątaka, super, dzięki bardzo, to już jest... Wpisujesz się w legendę tego kanału. GKS Katowice, GKS Tychy, panowie, przyspieszamy, no bo też ten mecz to chyba nie będziemy dużo omawiać. No, taki mecz myślę, że właśnie gdzieś tam na remis. No. Nie zaskoczyły mnie ani jedna, ani druga zespoła, myślę, ani druga drużyna. Myślę, że Tychy troszeczkę momentami były lepsze, ale generalnie moim zdaniem zasłużony remis. Łukasz? Jeśli chodzi o początek spotkania, to rzeczywiście GKS Tychy na pewno był dużo, dużo lepszy i to dokumentował bramką. W ogóle ten początek był, można powiedzieć, taki energiczny i dużo się działo, ale od kiedy Tychy strzeliły bramkę, to już nie grały tak samo i gdzieś tam GKS Katowice od razu rzucił się po bramkę i bardzo dużo miał sytuacji. Na pewno błąd, którą strzelił piękną bramkę gdzieś tam po dośrodkowaniu Wolsztyńskiego z głowy, mimo tego, że nie jest wysokim na zawodnikiem. Miał jeszcze kilka sytuacji i to był niezły jego mecz. Ale rzeczywiście później po tych 15-20 minutach tempo siadło i w drugiej połowie to ja bym tu upatrywał bardziej, że GKS Katowice dominował, ale myślę, że to nie był taki typowy derbowy mecz i te tempo nie było na tyle narzucone. Myślę, że z przebiegu całego meczu remis był sprawiedliwy. Ja tylko osobiście mogę powiedzieć, że mnie jest po prostu szkoda, że jest ten konflikt na linii kibiców. Trochę mecz towarzyski. Taki. To jest coś niesamowitego, żeby tego typu mecz był rozgrywany w takiej atmosferze. To nikomu to nie jest potrzebne i to nie sprzyja atmosferze. Czyli tutaj apel, piłka nożna dla kibiców. Dziękuję. Marcin Sokół 8,99, także dziękuję za wsparcie. Tutaj możecie nam powysyłać drobiazgi klikając dolara albo klikając opcję wesprzyj przy opcji subskrybuj. No i łapki w górę, słuchajcie, bo mało tych łapek troszkę na razie. 36 obecnie. Tutaj też Maciek jest obecny na czacie, apeluję. Także tutaj bardzo was proszę, podbijcie nam trochę tego YouTube'a, a my lecimy dalej. No ten mecz tutaj ja oczywiście zostawię sobie na desert, expose wygłoszę. Natomiast Term Malika grała z Górnikiem Łęcz na 2-2. No moim zdaniem bardzo fajny mecz. Ja trochę żałuję, że Górnik nie wytrzymał, bo tego prowadzenia i nie wygrał, bo liga byłaby ciekawsza, a moim zdaniem Łęczna po niektórych tam meczach, których nie miała szczęścia, no w tym w końcu mogłaby mieć trochę szczęścia i mogłaby doprowadzić do końca ten korzystny wynik. Początek bardzo fajny, no później Brukbet dochodził coraz bardziej do głosu i nie ma co ukrywać, no na obecną chwilę Brukbet ma jedną z najlepszych kadr w lidze i no, było wiadomo, że będzie stwarzał groźne sytuacje i w końcu te dwie wykorzystał i dlatego mecz skończył się remisem. Tak jak mówię, na pewno wrażenia artystyczne na korzyść Brukbetu, bo i piłkarze naprawdę wysokiej jakości i to nie tylko pierwsza jedenastka, ale również ci wchodzący, z czym Łęczna akurat ma problem. Natomiast generalnie remis zasłużony, znaczy zasłużony, może nie do końca zasłużony, ale myślę, że taki dla mnie tak, z przebiegu gry generalnie to nie krzywdzi do końca tak naprawdę żadnej drużyny.
Jeśli chodzi o mnie, to ja sobie zapisałem dominacja na pewno Termalika, ale sytuacje lepsze zdecydowanie Górnik i tu Gąska, który bardzo był aktywny, wykorzystany rzut karny, później fajna asysta ze wewnętrzną częścią. Prawie dwie. Stopy, dokładnie, i prawie dwie dokładnie, bo to 45 minuta, zagrana gdzieś tam znowu piłka na głowę partnera i słupek. Myślę, że jeśli Tkacz, ta sytuacja by była... Tkacz, 17-letni, znowu wygrał główkę. A, to ten, co ostatnio przychodził. Tak, ranki, jest, tak? Tak, myślę, że jeśli ta sytuacja by była wykorzystana, jeśli to by padło, to Górnik wygrałby ten mecz, aczkolwiek, no tak jak tutaj trener powiedział, no Termalika utrzymywała się przy piłce i niezawodny Poznar, można powiedzieć, który strzelił dwie bramki, to bodajże jego już szósta bramka i dwie asysty, więc no bardzo dużo daje Termalice z przodu. No i były tak naprawdę momenty, gdzie i Termalika mogła wygrać ten mecz, bo jeszcze mieli sytuację i Gąska bodajże miał w drugiej połowie. Znowu po podaniu Tkacza. Dokładnie, sam na sam i przegrał tutaj z Tomkiem Loską. Niestety myślę, że jeśli też by wykorzystał tą sytuację, mogło być różnie, bo to tak jak mówię, ta Termalika cały czas również dążyła do tego, żeby strzelić tą trzecią bramkę. Ja wam powiem, panowie, tylko tak, że Górnik gra cały czas bez dziewiątki. Wiecie, kto tam gra w ataku? Zwróciliście uwagę? Górnik gra 2 na 2. Gąska i Mesanowicz grał teraz. No nie ma. Znaczy, 4-4-2, o to mi chodzi. 4-4-2, tak, ale w ataku gra Gąska i Grzeszczyk. To są dziewiątki? To nie są dziewiątki. To tutaj Górnik robi Manchester City z zeszłego sezonu, tylko teraz trzeba ściągnąć Haalanda jakiegoś. No bo ciekawe, no z braku laku zaczęli tutaj grać w ten sposób, no i przy okazji odblokował się Krykun, tak to wyszło. Też ja myślę, że ten Tkacz to jest naprawdę zawodnik, który, no nie chwalmy go jeszcze, tak, nie głaszczmy, no ale naprawdę, no gość ma 17 lat, cośmy robili, jak mieliśmy 17 lat, nie? O to chodzi właśnie. Ja też grałem. A, okej, okay. No ale nie wiem, czy w pierwszej lidze. No nie. No właśnie. Ja też grałem gdzieś tam. Można powiedzieć, że Górnik nie gra źle, jeśli chodzi o samą grę. Widać tam myśl trenera, aczkolwiek no, tych punktów niestety no, nie ma najwięcej. Tak? I myślę, że to będzie jednak główny taki cel trenera na te przyszłe mecze, żeby ta runda jednak była troszkę lepsza punktowo, a nie tylko wizualnie, bo wizualnie myślę, że nie jest najgorzej. Jacek Tomziński mówi, że Górnik gra lepiej niż zajmuje pozycję. No to nie wiem, czy się trenerzy się zgadzają. Okej. Ja powiem szczerze tak. GKS Katowice w poprzedniej kolejce, Górnik wygrywa 2-0. Ja tak sobie nie oglądałem tego meczu, tylko widziałem wyniki, tak mówię, o, ale tak spokojnie, nie? Dobra, fajnie jest, no spokojnie. Pyk, pyk, 2-2. Tutaj wygrywają 2-0, byłem w ciężkim szoku, że wygrywali w Niecie 3-2-0 i sobie myślę, aha, nic dwa razy się nie zdarza, no taki chuj, no i 2-2. Także tu już chyba, tak jak mówicie, limit pecha się powoli wyczerpuje, też nie ma za bardzo z czego tam rzeźbić, tak trener prasu patrząc na tą jedenastkę, no nie oszukujmy się, nie jest to za bogaty skład, także mówię, szczególnie o tym ataku, ale fajnie, że ten Tkacz się pokazuje, też myślę, że Dziwniel ze Zbozieniem tak no dają radę tam, teraz no i Biernat spoko się wprowadził, popełniają trochę proste błędy też momentami, Biernat, Sisse nie rozumieją się do końca jakoś tak najlepiej, ale powoli, no nie wiem, powiem wam szczerze panowie, że no ani sytuacja Górnika nie jest dobra, ani też pozycja w tabeli nie jest dobra. Cały czas, no nie wiem, pretensje można mieć do trenera zazwyczaj, ale też nie wiem, czy w sumie byłyby one zasłużone. Wy pewnie powiecie, że nie. Ja jako gdzieś tam osoba z boku tutaj bym upatrywał pewnych braków. Też rozmawialiśmy wtedy z Maćkiem Gostomskim, gdzie zarzucałem, że Górnik nie wiadomo, co chce grać, że tego stylu nie ma i potem zaczęło trochę lepiej iść. Więc myślę, że tak, że na spokojnie jeszcze niech sobie pograją, aczkolwiek no mają przebłyski, szczególnie Gąska z Krykunem pokazują naprawdę, że grać w piłkę potrafią. No i oby to jakoś tam wypaliło w Górniku, no bo szkoda, żeby właśnie grać w ten sposób, a zajmować gdzieś tam ostatnie miejsca w tabeli. Także w sumie tutaj, aha, i parada Gostomskiego. Też na skrócie powiedziałem, jak go komentowałem, że raz na mecz Gostomski musi zaliczyć taką paradę życia i to jest praktycznie w każdym meczu. Dobrze, lecimy dalej. Resowia, Puszczanie, Połomice. No tutaj przełamanie w Rzeszowie, przełamanie po zmianie trenera. Trener Hajdo, 2 mecze, 4 punkty. No i co? Efekt nowej miotły, klasyka. No ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo ważny mecz, po 11 kolejkach w końcu zwycięstwo i Resowia też dobrze grała, tak? Ten początek gdzieś był bardzo
obiecujący. Widać było, że są zdeterminowani, żeby wygrać mecz. Mieli kilka sytuacji i wykorzystali ten rzut karny. I później no, piękna bramka, tak? Piękna druga bramka po fajnej akcji, uderzenie wewnętrzną częścią stopy sprzed pola karnego, z pierwszej piłki, od poprzeczki. Świetnie. No i puszcza stały fragment gry, można powiedzieć, jak to puszcza po rzucie rożnym. Strzela bramkę, ale myślę, że no to wynik 2-1 jest jak najbardziej zasłużony dla Rysowi. Myślę, że tak. No, nie ma co ukryć. Trochę słabszy po tym okresie fajnym dla Puszczy to ten mecz. Puszcza zagrała słabiej. Parę rzeczy nie funkcjonowało tak jak to zwykle. Ale znając trenera Tułacza, to już w następnym meczu wróci ta mocna, solidna Puszcza i napsuje krwi jeszcze niejednemu zespołowi, a dla Rysowi no, bardzo ważne zwycięstwo, no, dające jakąś nadzieję i pokazujące światełko w tunelu, bo naprawdę było już bardzo nieciekawie. Klaudiusz Krasa, znany wam, panowie? Nie znam. Ja nie znam. To mi znany z drugiej ligi, Olimpia Elbląg, świetnie wyglądał w tej lidze. Teraz piękna bramka, poważę co prawda, ale przyłożył bardzo ładnie, piłka od poprzeczki mija linię, no i zaliczony ten gol. Tak jak mówicie, ważne 3 punkty dla Rysowi, która gdzieś tu się budzi. Puszczy, nic się nie stało, więc tak naprawdę no, wygrał w tym meczu zespół lepszy. Tutaj jeszcze Janek się pojawił na czacie. Prasą to słaby trener, powinna być zmiana, ale tutaj Kynio go pyta, na kogo w takim razie, i na razie Janek, którego znamy przecież, milczy, więc no, jestem ciekaw, jak ten dialog się rozwinie. Marcin Sokół mówi, pewnie, że... Pewnie już coś tam wie. No dlatego jestem ciekaw, czy Janek coś tutaj odpisze. Marcin Sokół, nudny mecz z osłabioną Puszczą, poczuli krew i atakowali, ale dalej, jak dla mnie, brak jakości, bez 5 czołowych graczy grali. Tylko nie wiem, czy Rysowia, czy Puszcza, ale nie wiem. W każdym razie trochę mnie rozczarowuje Maciek Górski, że wciąż się no, nie obudził. Tak, no, ma ten chłopak potencjał, żeby tutaj parę bramek strzelić. No dobrze. Podbeskidzie, Bielsko-Biała, ŁKS. No myślę, że Podbeskidzie to momentami nasz ulubiony klub, szczególnie w meczach u siebie. 1-1. Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, no tutaj pierwsza połowa była dość wyrównana i tak naprawdę gdy ŁKS strzelił bramkę dość szczęśliwie po rzucie rożnym, Rodriguez strzelił gdzieś tam samobójczego gola, cofnął się i Podbeskidzie cały czas dążyło do tego, żeby strzelić bramkę tak naprawdę i z gry, i ze stworzonych sobie sytuacji, no to bardzo mi się ten zespół podobał. Myślę, że tam jest duży potencjał do tego, aby piąć się w górę i można powiedzieć, że trener na pewno jest niezadowolony, że nie wygrali tego meczu, bo Biliński na pewno po tym meczu powinien przynajmniej jedną bramkę strzeloną. I piękna bramka później Goku na 1-1, aczkolwiek myślę, że to i tak jest mało, bo wszyscy oczekują od Podbeskidzia dużo, dużo więcej. A wiecie panowie, czemu on jest Goku? Czy nie? Bo to nie jest jego imię, nazwisko. Tak? Pewnie skrót, bo no, bardzo trudne, bo... Nie, on jest... jak on się nazywa? Boże, wypadło mi teraz. W każdym razie to jest wziął z bajki, tak? Bo była taka bajka Dragon Ball i tak strasznie mu się podobało, że po prostu nie wiem, czy on się tak nazwał, czy to jest jego imię, nazwisko oficjalnie. W każdym razie Roman, Goku Roman, czy jakoś tak. Także to taka ciekawostka. No dobrze, trener Kamil. No, zgadzam się, że Podbeskidzie to naprawdę dobry zespół i myślę, że no będzie punktować, będzie wygrywać. Mecz z ŁKS-em to pokazał, że tak naprawdę to Podbeskidzie było tą drużyną, która stwarzała więcej sytuacji. Sama bramka dla Podbeskidzia, no tutaj też przyczepiłbym się mocno do zachowania linii defensywnej ŁKS-u, no bo te
piłka prostopadła przeszła dwie linie. Ładna, bardzo ładna. Bardzo ładna, w porządku, tylko że, mhm. tylko że trzeba zwrócić uwagę, jak się zachowują pozostali obrońcy. No, stoper kompletnie odpuścił zawodnika, do którego trafiła piłka. Było od niego co najmniej 10 metrów. No, to jest podanie wchodzące w pole karne, gdzie zawodnik jest praktycznie prawie w świetle bramki. No to tak nie można się też zachowywać i to przesunięcie linii obrony. No nad tym tutaj trzeba się pochylić, bo tak nie można robić. Same podanie, zgadzam się, bardzo fajne, bardzo ładne, akcja Tomasz Jadłowiec. Tak, wycofanie piłki i uderzenie. No, wszystko fajne, wszystko piękne. Tylko punktów nie ma za bardzo, ale, nie? Ale właśnie o to chodzi. Punktów troszeczkę też brakuje. U mnie się w domu mówiło, koń ładny, tylko oka nie ma, nie? Coś takiego. Tak, gdzieś by to było, ale myślę, że już zdrowieje to oko, no, bo podpisy naprawdę coraz lepiej wygląda. Jeden do jednego, myślę, ważny punkt dla UKS-u z kolei i to jest dobra informacja dla nich. Goku wszedł za Krzyśka Drzazgę, który był naszym gościem w którymś z programów, więc tutaj no, zmiana od razu już po przerwie, trochę to na pewno boli zawsze zawodnika, ale no ale wszedł, zrobił robotę i tutaj na pewno będzie chwalony za to spotkanie właśnie ten zawodnik. Tymczasem Janek uzupełnił swoją myśl, panowie, wam przeczytam, że trener, jaki tutaj do Górnika miałby trafić, nawet powrót Kieresia lub Bredę, czy nawet Mamrot z kumatym asystentem. No to mamy jakieś tam informacje. Ja myślę, że na razie do końca tej rundy niewiele się zmieni w Górniku. Zobaczymy. Lecimy dalej. Mamy dobry czas, zostały nam dwa mecze. Tak się robi programy. Tak to ma wyglądać. Ciach, ciach, ciach i lecimy. Zagłębie, Sosnowiec, Chojniczanka 1-1. Aha, no to już powoli wołam naszego gościa, ale wypowiadamy jeszcze swoją opinię na ten mecz. To ja może zacznę tutaj. Można powiedzieć, że takie drugie pod Beskidzie, tak? Zagłębie, Sosnowiec, kompletna dominacja, tylko ten początek drużyny Chojnic był obiecujący, bo już na samym początku Mikołajczak miał sytuację sam na sam, mógł strzelić bramkę, nie trafił, następnie gdzieś tam kolejna sytuacja i już zakończona bramką. Tutaj można powiedzieć, że Mikołajczak też 5 bramek, 2 asysty, więc bardzo ważna postać dla Chojnic. Co tutaj można jeszcze zaznaczyć? Kuchta, świetny występ. Myślę, że zawodnicy i wszyscy w Chojnicach mogą mu zawdzięczać, że ten punkt został zaraz zapytamy. Zdobyty, bo świetnie bronił i w kilku sytuacjach naprawdę pokazał klasę i można powiedzieć, że i zadać pytanie, dlaczego tak późno znalazł klub, ale myślę, że dobrze trafił, bo w tym meczu naprawdę bardzo dobrze bronił. Zagłębie powinno wygrać ten mecz, na pewno miało przewagę i trener Skowronek myślę, że może być zły, że mając tyle sytuacji w meczu, no drużyna nie wygrywa, szczególnie ta druga połowa była pod ich dyktando. Mamy internet w Chojnicach, Filip Karbowy z nami. Dobry wieczór, witam, tak, na szczęście prawda, dzisiaj. No. Dzisiaj jest. Co prawda nie widać cię jakoś wybitnie, ale najważniejsze, że jesteś. Tam pakiet 5 giga wykupiony, także możemy sobie lecieć. A słychać mnie dobrze? No, może być, jest okej. Okay. Zimne piwko dostał? No bo tutaj rzeczywiście problemy. Zimne piwko dostał bramkarz? Nawet nie jedno? Kuchcik zostawał w Katowicach po meczu, także nie wiem. Aha, okej. Okay. Ale nie, no szczerze, mecz wam by wybronił wybitnie. No tak, zdecydowanie. Tam z tego, co widziałem, statystyki chyba 30 strzałów oddało Zagłębie i nie ma co owijać bawełnę, że Kuchcik był bohaterem tego spotkania. Tobie też się prawie udało. Tak, zgadza się. No, dużo nie zabrakło, otworzyłbym wynik, ale jednak ta poprzeczka gdzieś tam mnie prześladuje, bo często ją obijam. Trochę za wysoko była, ale ty chyba potrafisz, nie? Z daleka tak przyłożyć. O, coś tam się czasem uda strzelić. Coś potrafisz. Okej. Okay. Od najmłodszych lat potrafił spadającego liścia. Ćwiczył go jeszcze na starym boisku na Legii. Znacie się panowie, tak? Znam. Tak jest. Okay. Szkoda tylko, że się widujemy w takich okolicznościach, bo nie ma czasu ani kiedy się spotkać na żywo. Zawsze lepiej. To dzięki trenerowi tak naprawdę gdzieś tam jestem dalej na tym szczeblu centralnym, bo,
bo po Górniku Łęczna, gdy spadaliśmy do drugiej ligi, no to nie było kolorowo, a trener gdzieś tam pomógł mi i ściągał mnie do Wigier Suwałki i jestem do dziś za to wdzięczny trenerowi, także o. Dobrze, chociaż tutaj się widujemy. No właśnie, tak miałem powiedzieć. No. Oje sobie pomagaliśmy. Ty pomogłeś mi na boisku, po to cię ściągnąłem, także wiesz. Super, fajne są takie historie, zrobiło się bardzo miło. Filip, coś o tym meczu byś nam powiedział? No zdecydowanie Zagłębie gdzieś tam przeważało. Myślę, że początek mieliśmy dobry, fajny. Ta poprzeczka, potem sytuacja Mikiego po tym strzale. Strzeliliśmy gola na 1-0 i tak naprawdę Zagłębie nas zepchnęło do defensywy i cały czas zagrażało naszą bramkę tymi dośrodkowaniami, przede wszystkim z bocznych sektorów. I Kuchcik miał rzeczywiście dużo, dużo do roboty. No i druga połowa, zdecydowanie druga połowa pod dyktando Zagłębia. Pierwsza jeszcze można uznać, że wychodziliśmy z kontrami i gdzieś tam były swoje okazje, nawet po stałym fragmencie, ale druga połowa to już było całkowicie pod dyktando Zagłębia i dla nas szczęśliwy remis tak naprawdę. Dwa wyjazdy i dwa punkty można powiedzieć, tak? No bo Nieciecza i Sosnowiec i przegrana u siebie z Podbeskidziem. No i co? Trzeba się trochę dźwignąć w tej tabeli, nie? No zdecydowanie. My po tym meczu z Podbeskidziem, gdzie przegraliśmy u siebie 3-2, no duży niedosyt na pewno, bo po bramce na 2-2, jeszcze wrócę do tamtego spotkania, po bramce na 2-2 gdzieś chyba za bardzo uwierzyliśmy, że możemy zdobyć 3 punkty u siebie. I za bardzo się odkryliśmy. Popełnialiśmy głupie błędy i straciliśmy bramkę na 3-2 w ostatniej akcji meczu. To nie jest zawsze budujące i gdzieś to nas troszkę przybiło. No i szanujemy na pewno ten punkt, tak się mówi zawsze, ale taka jest prawda, bo wiemy, że Zagłębie to też nie jest głupia drużyna i na pewno będzie znaczyła dużo w tym sezonie. I co? I teraz Wisła Kraków. Mamy troszkę czasu. Też nie głupia drużyna. No zdecydowanie. Czekam, jestem ciekawy na pewno, co zaprezentują. Mhm. Dobra, jeszcze trenerzy, coś macie tutaj do Filipa? Ja powiem tylko tak, że generalnie myślę, że nie możecie być niezadowoleni, bo pod Beskidziem no, też trzeba sobie zdawać sprawę, że mogliście przegrać 3-0, tak? Powiedzmy, gdybyście nie odrabiali tych strat i nikt by słowem się nie odezwał. Natomiast odrobiliście te straty, był remis i tak jak powiedziałeś, chyba za bardzo, za mocno już uwierzyliście, poszliście, to ale trzeba brać pod uwagę to, że Podbeskidzie naprawdę ma bardzo dobry skład i to jest dobry zespół. Teraz dwa kolejne mecze to remisy, ale też nie z nie jakimiś słabymi zespołami. Jeszcze na wyjeździe, także ja oceniałbym to całkiem nieźle, te dokonania. No i teraz z tych mocnych zespołów została wam Wisła, jak wspomniałeś, i mecz o życie chyba na wyjeździe w Nowym Sączu, co? Z Sandecją. No myślę, że tutaj każdy mecz jest o życie, zresztą trener też się dobrze o tym przekonał. Tak. No na pewno, no tak jak wcześniej wspominałem, gdzieś tam ten mecz z Podbeskidziem nie wyszedł tak jak powinien. My jednak też jesteśmy mocniejsi, wydaje mi się, że u siebie. Sandecja też na razie słabiutko wystartowała, ale dobrze wiemy, jaka to jest liga, że ta liga lubi zaskakiwać i na pewno ta Sandecja prędzej czy później się odbije. Okej, Łukasz, jeszcze coś, czy nie? Jeszcze ja tu mogę dodać. Filip, chyba miałeś taką sytuację w meczu po rzucie rożnym, że parter mógł strzelić, tak? I gdzieś ta asysta mogła wpaść, chyba. Tak mi się wydaje, chyba, że to był inny. Jeszcze raz mógłby trener powtórzyć? Wydaje mi się, że mogłeś mieć asystę w tym meczu, rzut rożnego, partner gdzieś tam główkował i po tym meczu. To jedno i dwa, no piękna bramka na pewno Bana Wszystkiego, tak? Świetnie gdzieś tam się odnalazł i ogólnie podoba mi się ten zawodnik, jest bardzo kreatywny, nie boi się grać
jeden na jeden i cały czas próbuję gdzieś tam stworzyć sobie przewagę. I już kolejny mecz, który gdzieś tam oglądałem, to fajnie wygląda. No zdecydowanie, Max to bardzo dobry zawodnik, jak na warunki pierwszoligowe i gdzieś to jeden na jeden u niego jest bardzo dobre i uważam, że jest to zawodnik ponad tą ligę, też mój dobry kolega, więc może takie dobre słowo. Tutaj trener znajomy i tutaj kolega, miło się zrobiło z tobą, Filip, chyba będziesz tutaj często wpadał, żeby było miło. No dobra, a ja tylko na koniec powiem, co wy byście zrobili bez Mikołajczaka? No Totti, Miki już kupę lat tutaj w Chojnicach i mi się wydaje, że na każdym kroku udowadnia, że to nie jest przypadek, bo no, myślę, że klubowa legenda. Jak powiedziałeś, Tutti? Trzeba. Totti. Totti, aha, Totti, no dobra, wiadomo o co tak, chodzi. No klubowa legenda, więc to chyba z tego. Mm-hmm. Ja też no, jestem pod wielkim wrażeniem, że w takim wieku i naprawdę umiejętności piłkarskie na bardzo dużym poziomie. Mm-hmm. Okej, dobra, dziękuję ci bardzo, że do nas wpadłeś i pewnie będziesz częściej, bo jest z tobą bardzo miło. Dobrego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam trenerów i ciebie. Dzięki bardzo. Hej. Hejka, cześć. No to było słodko, to teraz lecimy dalej. Ostatni mecz od Reopole z Kraczyn-Stochowa. No myślę, że tutaj też dużo nie będziemy jakoś wybitnie mówić, no ale przełamanie Resowi, przełamanie Odry. No ja myślę, że to bardzo ważny mecz dla trenera Piotra Plewni, który wcześniej podał się do dymisji i ta dymisja nie została przyjęta, zwycięstwo, mimo tego, że ten mecz tak naprawdę no, nie miał dużo sytuacji bramkowych i tak naprawdę mógł zakończyć się w jedną albo w drugą stronę. Zdecydował stały fragment gry po dobrym dośrodkowaniu Maćka Urbańczyka i na bramkę to zamienił kapitan Kamiński. Także myślę, to tyle i tych sytuacji naprawdę było bardzo mało. Później Skra po stałych fragmentach, po jakichś dośrodkowaniach szukała wyrównującej bramki. No ja myślę, że słaby mecz Skry, to też trzeba powiedzieć. Skra przyzwyczaiła do takiej mocnej solidności, dobrej grze w defensywie, dobrych fazach przejścia. Ale w tym meczu no, nie do końca to gdzieś tam funkcjonowało. Odra chyba trochę bardziej zdeterminowana i dlatego w ostatecznym rozrachunku zainkasowała bardzo ważne dla tej drużyny trzy punkty, które no, zobaczymy jak zostaną spożytkowane w kolejnych meczach, bo te trzy punkty to jeszcze nie załatwiają sprawy, trzeba punktować jeszcze dalej. Ale jest dwie kwestie pewne w grze Skry, czyli Mesjasz nie strzela, nie ma wygranej, no i Bursztyn na swoim poziomie bronił też znowu dobrze. Także tutaj, no tak jak trenerzy mówią, słabszy mecz Skry, wreszcie przełamanie Odry. Makuszewski trochę taki, można powiedzieć, trochę obudzony już w końcu, bo zaczął tam robić dużo szumu z przodu, więc myślę, że ten zawodnik jak jeszcze trochę pogra, to będzie na pewno wartością dodaną. No to dobra, panowie, mamy to omówione, bardzo fajnie, tabela teraz wjeżdża na ekrany. Czyli tak, pierwsze miejsce Niebiescy z Chorzowa, drugi ŁKS Łódź, trzecia Arka, czwarta Puszcza, piąta Termalika, szósta Stal Rzeszów. Dźwiga się Stal coraz wyżej w tabeli. Druga strona tabeli, czyli miejsca spadkowe, Sandecja, Resowia, Górnik, Łęczna, nad nimi Odra i Chojniczanka. No to na szybko jeszcze. Jedenastka kolejki, wybrana przez nas, bo pisałem do was, panowie, ale żeśmy się do końca nie zrozumieli. także wybraliśmy sami. Na bramce, ale chyba się zgodzicie, jak nie, to będziemy tutaj się przekrzykiwać. Pęksa, dalej Łasicki, Szur, Kamiński, Pomoc, Eisenhardt, Wasiluk, Błąd. Aha, tu mamy błąd, bo jest dwa razy Eisenhardt, okej. W każdym razie Steblecki i tutaj bodajże Gąska, także tutaj poprawię jeszcze, i w ataku Czubak oraz Poznar. No i jeszcze co do tego Kozak kolejki, pokazujemy, właśnie jest na ekranach, Sebastian Steblecki, Chrobry Głogów. Panowie, komentarz do jedenastki, zgadzacie się, nie zgadzacie się? No, zawsze można się trochę zgodzić, trochę nie zgodzić. Aha. Pozostawmy to
powiedzmy, że fachowcy wybrali dobrze. Tutaj tak wcześniej mówiłem, że ten Kuchta jakby był w ramce, to myślę, że tak, też wszyscy tak, by się tak, tak zgodzili, ale dwóch nie może być. No mogliby stać. No, dwa razy był Eisenhardt, co może dwóch bramkarzy. Umówmy się, że jeden w pierwszej połowie, drugi w drugiej. Dokładnie. Zależy, czy na młodzieżowca, czy nie na młodzieżowca, tak? Bo wiadomo, że wielu trenerów jednak gra młodzieżowcem w ramce. Mm-hmm. Ale super, super, naprawdę mecz Kuchty, także tutaj też pewnie w Katowicach było wesoło. Jeszcze frekwencja tej 11 kolejki. No tu wyróżnione mecze oczywiście. Najpierw Arka Gdynia Chrobry, prawie 5 tysięcy ludzi. Pod Beskidzie Bielsko z ŁKS-em, no co prawda niepowalająca frekwencja, prawie 3 tysiące. No i Wisła oczywiście z Ruchem, 22 117 osób. To jest najwyższa frekwencja, jeżeli chodzi o tą kolejkę. No i co my tu jeszcze przygotowaliśmy? Aha, fantazy. Pierwsza liga, no to tylko pokażemy tutaj top 10 naszej ligi. Brutus, Żoga, Czubito i FC Buridan z 4 to top 3. Tak się prezentuje tabela, jeżeli chodzi o wasze typy, wasze tutaj zdobycze punktowe. No i Dream Team tej kolejki: Pęksa, trochę podobnie jak u nas, Kamiński, Adamski, Borowski, Steblecki, Gąska, Michalik, Machaj, Jóźwiak, Poznar, Fernandez. No to tutaj chyba panowie byście się może bardziej zgodzili niż z nami, nie wiem. Może nie. Zostawmy to. Każdy ma swoją optykę, nie? Trenowania fachowcy są od wybierania składu. Dobra, wspierajcie nas na YouTube i Patronite. Pozdrawiamy patronów, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas wesprzeli na YouTubie, bo jest to dla nas bardzo ważne i dzięki wam ten kanał się rozwija. W przyszłości jedziemy na kolejne vlogi. Już zapowiedzieliśmy vlog w Niepołomicach, także to już niebawem. Jedziemy tam zobaczyć, jak się trzyma trener Tułacz i tutaj z prezesem też rozmawialiśmy wcześniej na ten temat. Ja też wybieram się do Białej Podlaskiej, no ale to trzecia liga, także to trochę inna sprawa. No i co, panowie, następna kolejka. Podlasie, tutaj się... Tak? Słucham? Na Podlasie? Tak, jadę na Podlasie, wypić tak ducha puszczy. Chociaż to nie Podlasie chyba, tak? To jeszcze lubelskie. Słucham? Ojczuk jeszcze tam gra w Podlasiu? Oj, nie wiem. Wiem, ale wiem, że jest młody trener, 24 lata. Artur do najmłodszego Polska trenera. Tak, dojadę do Artura. Ostatnio może miałem okazję prowadzić na tej drużynie trening, także poznałem i trenera, i drużynę. Okej, okay, no to super. To teraz typowanko. ŁKS Łódź, Zagłębie, Sosnowiec, panowie? Ja daję remis. No, chyba tak. Ja też. Myślałem, że zaskoczę, że powiecie jedynkę. Na pewno będzie fajny mecz. No, okej. Okay. Chojniczanka, Wisła? Ja Wisła. Hojny. Filip strzelika z ten. Opadającego. Tak jest. No ja daję remis też. Skra, GKS. Ja na Skrę. Dwa takie przełamanie. Dobrze grają w defensywie. Remis. 0-0. Emocjonujące 0-0. Okej, okay, mocne 0-0. No to ja dam jedynkę. Stal Rzeszów, Resowia. No. Derby. To będziemy mieli chyba pół programu na ten temat. No nie wiem. No, ja Stal Rzeszów. No Stal, ja Stal Rzeszów. Chyba Stal. No chyba Stal. Aczkolwiek derby rządzą się swoimi prawami, ale chyba jednak chyba Stal. Mhm. Przypominam o łapkach w górę, bo mamy troszkę mało, także dajcie łapki w górę, tak jak tutaj Kam Maj pisze. No i wy oczywiście też typujcie w swoich komentarzach pod tym filmem, też by jesteśmy ciekaw. Chyba że teraz chcecie też, no to piszcie swoje typy. Górnik Łęczna, GKS Tychy. No w końcu też szczęście musi się uśmiechnąć, co? Może znowu będzie 2-0 i w końcu, nie wiem, 2-2 i 3-2 dla Górnika, nie wiem. Daję jedynkę. Jeden. Ja również jedynkę, bo Tychy troszkę zawodzą jednak. Ruch Chorzów, Sandecja. No to ten mecz z tytułu ciekawszych, znaczy słabszych, nie, łatwiejszych. O, to jest najlepsze określenie, niby. No ja daję jedynkę, no nie mogę dać inaczej. Nie, mimo wszystko myślę, że Ruch sobie poradzi. No też myślę, że to będzie nie do końca mecz taki na 3-0 może, ale taki 1-0, 2-1, coś takiego. Także na Ruch też postawię. Puszcza, Arka. No bardzo ciekawe spotkanie tutaj będzie, powiem szczerze, bo Arka bardzo mocno podrażniona po tej porażce u siebie, natomiast Puszcza bardzo dobrze gra u siebie znowu. I tutaj też będzie na pewno bardzo ciekawie. Myślę, że śmierdzi mi tu remisem.
To ja daję na puszczę. To ja dam na Arkę. Termalika pod Beskidzie. Idzie, idzie pod Beskidzie. Na wyjazdach trochę lepiej. To też lepiej. Będzie bardzo, bardzo tak. ciekawy. Bardzo fajny ciekawy mecz. Remis. Jestem bardzo ciekaw. Tak? Nie, ja daję remis. No. To ja daję na Podbeskidzie, no Podbeskidzie, żeby na przełamanie. No ja na Termalikę. Wydaje mi się, że chyba ma najlepszy skład w tej lidze i powinna sobie poradzić. Chrobry Odra, jedynka. Ja remis tutaj. Odra trochę odżyła, także. A ja dwójkę. No i wszystko. Fajnie, jak zwykle. Kamil Socha był moim gościem i waszym. Dziękuję pięknie. Łukasz Bereta był moim gościem i waszym. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, Michał Gryckiewicz. Zapraszam kolejny raz za tydzień, jak co wtorek. Gadamy sobie o pierwszej lidze. Zostawcie łapki w górę, suba i tak dalej, i tak dalej. Dobrego wieczoru, trzymajcie się.